Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was serdecznie z Górki Klasztornej w drugim dniu naszych rekolekcji różańcowych, różańca bez granic. Ja się przesunąłem, żebyście zobaczyli, jak nas jest wielu. Prawie 50 osób słuchało przed chwileczką konferencji drugiego dnia naszych rekolekcji. A teraz chcielibyśmy odmówić wieczorną modlitwę różańcową, łącząc się razem z Wami. Zachęcam Was gorąco, żebyście korzystając tutaj z opcji na komórce, jaką macie, udostępnili swoim znajomym. Dzięki temu więcej osób będzie mogło dołączyć do naszej wspólnej wieczornej modlitwy. A dzisiaj chcemy się wspólnie modlić za nasze rodziny. Zapisałem wcześniej propozycję intencji, żebyśmy my dla naszych bliskich byli jak anioły. Dlaczego żebyśmy byli jak anioły? Co to znaczy? Moi drodzy, nikt z nas nie może być aniołem, bo jesteśmy ludźmi stworzonymi przez Boga. Anioły Bóg stworzył, by oddawały Mu cześć w niebie. Natomiast anioł to istota, która jest obecna bardzo dyskretnie, chroni, strzeże, została posłana przez Boga z pewną misją, a my dla naszych bliskich możemy być jak anioły, towarzysząc im, modląc się za nich, prosząc Boga, by otaczał ich błogosławieństwem, czyli po prostu coś najlepszego, co możemy dla nich zrobić. Zachęcam Was dzisiaj, żebyście podjęli razem z nami te intencje za rodziny, byśmy dla innych byli jak anioły. A może właśnie w czasie rozważania tajemnic różańca Pan Bóg da nam jakieś dobre natchnienie, co sami możemy zmienić, żeby po prostu być lepszym świadectwem dla innych. Będziemy rozważać tajemnice radosne. Rozpocznijmy wspólnie znakiem Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pożenił, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Błagajmy o przymnożenie naszej wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Pierwsza tajemnica radosna. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Matko nasza, to do Ciebie Bóg posłał anioła, by objawić swoje plany. Błagamy, wstawiaj się, by i nasze serca były czułe na obecność anioła w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Matko, pospieszyłaś do swojej krewnej, która była w jeszcze większej potrzebie jak Ty. Błagamy, byśmy i my byli wrażliwi na potrzeby naszych bliskich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa. Wspominamy wypełnienie się obietnic, które Bóg dał światu. Maryjo, wyproś nam taką postawę u swego Syna, byśmy my nie przeszkadzali w wypełnianiu się Bożych obietnic w życiu naszych rodzin. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiast, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami i błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś z niewiastami, błogosławio owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Czwarta tajemnica radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Zgodnie z przepisami prawa, Maryja z Józefem pojawili się w świątyni, by swego pierworodnego syna ofiarować Bogu. Kiedy my coś ofiarowujemy Bogu, to nie znaczy, że to tracimy. Ufamy, że Bóg to przemienia, uświęca, ulepsza, błogosławi. Daj nam, Maryjo, wyproś, byśmy wszystkie nasze sprawy odnosili do Boga. Jemu chcieli ofiarować, ufając, że otrzymamy od Niego jeszcze więcej. Ojcze nas, któryś jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Przed nami piąta, ostatnia tajemnica radosna, odnalezienie 12-letniego Pana Jezusa w świątyni. Matko nasza najlepsza, kiedy rozważamy z Tobą tajemnicę Twego życia i Twego Syna, dociera do nas, jak jeszcze wiele nam brakuje, jak nie jesteśmy doskonali ani idealni. Może nawet czasem się zdarza, że przez nasze postępowanie czy nasz niedobry przykład ktoś drogę do Jezusa zagubi. Daj nam, byśmy przez nasze słowa i czyny nie byli powodem zagubienia drogi kogoś do Jezusa, ale raczej odnajdywania tej ścieżki prowadzącej do Twego Syna. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Maryjo, prosimy Cię za Ojca Świętego Franciszka, trwający synod biskupów o młodzieży. Prosimy Cię za Ojca Świętego Benedykta, za wszystkich chrześcijan prześladowanych, cierpiących z powodu głodu, wojen, kataklizmów. Prosimy Cię, Matko, za chorych w naszych domach, w szpitalach, w hospicjach. Maryjo, miej w opiece nasze rodziny, a w nich szczególnie dzieci i młodzież. Prosimy Cię za każdego, kto dzisiaj wziął do ręki różaniec. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,
Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Prosimy przez wstawiennictwo księdza Jana Mertiera we wszystkich sprawach beznadziejnych, prosimy o cud, aby mogła dokonać się jego beatyfikacja. Prośmy o uzdrowienie, cudowne uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Olimpii. Olimpia dzisiaj została zabrana do szpitala. Prosimy Cię, Ojcze nasz, księże Janie Bertierze, abyś wstawił się u Boga, byśmy mogli chwalić Go za cud uzdrowienia. Boże, Ty wywyższasz tych, którzy Ciebie wielbią. Sław sługę Twego Jana Bertiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem duszy i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pobronić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Moi drodzy, chociaż nasza transmisja za chwileczkę się skończy i Wy pewnie pójdziecie spać, to my na pewno tutaj w Górce Klasztornej jeszcze spać nie pójdziemy, bo się nasze rekolekcje dzisiaj nie kończą. Jeszcze jutro kolejny dzień, dzisiaj nasze wieczorne rozmowy nikodemowe. No ale właśnie, może korzystając z okazji, że łączycie się z nami przez internet, a nas tutaj jest dużo, zapytam Was, zdradzimy im, o czym mówiliśmy? No dobrze, no propozycje. Co stracimy? Na pewno oglądaliśmy film o różańcu. Co jeszcze? Uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej. Adorowaliśmy Pana Jezusa i codziennie odmawialiśmy 3, 4. Ale to przeliczycie czy nie? Ile? 4 części Różańca Świętego, czyli całe życie Pana Jezusa i Matki Bożej. Co jeszcze? Bardzo dobrze, Eucharystia. Najważniejsze. Pamiętacie piątek, kiedy żeśmy się wieczorem spotkali? Powiedziałem, że dużo było rozmów, dużo było przeżyć, ale to jest najważniejszy moment tego dnia. Nawet nie wieczorna transmisja. Wspólne nasze uczestniczenie we mszy świętej, bo tam Jezus jest żywy, prawdziwy, daje nam swoje słowo, karmi nas swoim ciałem, bo nas kocha. A jeśli On tak bardzo nas kocha, to my się o tej miłości od Niego uczymy. Co jeszcze było? O czym jeszcze powiem? Dzieliliśmy się świadectwami po spotkaniu. Konferencji. Po konferencji! A pamiętacie, co jest z konferencji? O! Cicho, nie mówmy za dużo. Było o pewnym drzewie, dobrze. Tu mamy wypisane wszystkie intencje, pamiętacie? Prosiłem, żebyście podawali spontanicznie, o co najczęściej ludzie się modlą, jakie intencje wypisują, na czym im zależy. A mówię, że różaniec może być jak nóż albo skalpel chirurga, który, no właśnie, ma nas wewnętrznie oczyścić. Czyli różaniec nie tylko, bo to, jak mówiłem, niektórzy mówią, że księdza się tak uspokaja na tej modlitwie. Jest tak błogo, a może się okazać, że na różańcu Pan Bóg będzie nam, no właśnie, te skrzywienia. Pamiętacie, mówiłem o moim palcu, o tych śladach sprzed 25 lat, kiedy się przewróciłem i zostały mi na wieki wieków w kolanie. O czym jeszcze mówiliśmy? O Fatimie. O Fatimie, bardzo dobrze. I dzisiaj było o aniele, stąd modliliśmy się, żebyśmy i my sami byli jak anioły. Wszystkim pobłogosławimy. I za to
Pani chciała? I zaprosimy na kolejne rekolekcje, ale dwa słowa jedna osoba chce powiedzieć nawiązane do rekolekcji. Ja mikrofon oddam. Imię i skąd? Jestem Stanisława ze Świdnicy, z Dolnego Śląska. W Górce Klasztornej jestem po raz pierwszy i bardzo dobrze jest nam tu być przy Matce Bożej Góreckiej. Zachęcam wszystkich do włączenia się w naszą modlitwę tutaj o 22. Tutaj dowiedziałam się, jak potężną bronią w walce ze złem jest różaniec i jak wielką ochroną dla nas jest modlitwa różańcowa. Zachęcam wszystkim, módlcie się na różańcu. Dziękujemy pięknie za te kilka dobrych słów, no ale to można poznać po prostu biorąc na ręki różaniec, bo odmawiania różańca się nie uczymy z książek czy z YouTube'a. Po prostu bierze się te ręki proste, narzędzie proste, paciorki. Pamiętacie, mówiłem, Matka Boża, jak przyszła do dzieci w Fatimie, nie mówiła: uwaga, wyciągnijcie notes, długopis, będę wam dyktować, jak macie żyć. Nie, powiedziała krótko: odmawiajcie różaniec. Na dobrą, spokojną noc i wam tam, gdzie jesteście, i wam, wam jeszcze nie na dobrą noc, na dobry wieczór, bo my jeszcze długo posiedzimy. Przyjmijcie wszyscy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mnie zapytali, kiedy kolejne rekolekcje. Nie powiemy jeszcze kiedy, ale dowiecie się na pewno. Amen. To ksiądz Łukasz zza kamery. Bóg zapłać, szczęść Boże, dobranoc i z Panem Bogiem.